No i jestem, drodzy Państwo, z powrotem. Robert Bernatowicz, bardzo Was witam. Dzisiaj czwartek, 11 kwietnia. 11 kwietnia zawsze sprawdzam przed podaniem daty. Pomnę, że można się łatwo pomylić. Drodzy Państwo, bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną, mimo tego, że naprawdę jest tyle w tej chwili kanałów do wyboru. Jeżeli ktoś ogląda mój kanał, to jest to dla mnie po prostu wielki zaszczyt, bo wiem, że jest w czym wybierać. Ja w zasadzie chciałem Państwu bardzo podziękować też za tą pomoc związaną z telefonem. Bardzo duży odzew tutaj wzbudziła ta moja prośba, żeby z powrotem przywrócić w tym telefonie możliwość nagrywania. Jest taka szansa. Myślę, że wśród tych osób, które się zgłosiły z pomocą, coś z tego będzie, także mam nadzieję, że ten telefon jest do uratowania. Wczoraj była środa, tak, i ja zapowiedziałem, że będę chciał dzisiaj powiedzieć o jednym z najbardziej dziwnych wydarzeń związanych z UFO, którego byłem świadkiem i które miało miejsce w Złotych Tarasach w Warszawie, czyli w takim domu handlowym tuż przy dworcu centralnym, bardzo takim znanym i popularnym. Wszystko wyjaśnię za chwilę, tylko najpierw jeszcze Państwu muszę powiedzieć, o co chodzi z tym spacerem po Warszawie, ponieważ tutaj też no, były bardzo miłe komentarze, za które bardzo dziękuję, że idea spaceru się spodobała. To nie jest mój pomysł, drodzy Państwo. Okazuje się, że jest jakaś grupa, tylko w tej chwili ja Wam nie powiem, ja rozmawiałem z tym człowiekiem, który to organizuje, ale podejrzewam, że ja się spotkam z nim dopiero 25 kwietnia, jak będziemy uzgadniali tego szczegóły, który organizuje właśnie jakieś takie akcje, że chodzą w Warszawie szlakiem różnych miejsc. A to historia, a to jakieś tam rośliny, a to no, różne takie ciekawostki. I właśnie mają taki pomysł, żeby się przejść szlakiem miejsc związanych z UFO, z manifestacjami z UFO. Jest trochę tych miejsc, rzeczywiście bardzo mi miło, że się zwrócili tutaj do mnie. Myślę, że ich nie zawiodę i kilka takich miejsc naprawdę znajdę, a raczej nie mam co znajdywać, bo ja dokładnie wiem, które to są miejsca. Powiem Państwu o jednym z najciekawszych, czyli Pałacu Kultury w Warszawie. To było tak, że ja miałem, bo to, że tam się przy Pałacu Kultury czasami pojawiały takie obiekty pozaziemskie, znaczy czy niezidentyfikowane obiekty, ale ja je nazywam zdecydowanie pozaziemskimi, ponieważ tam te wszystkie bajdurzenia, że w 59 roku czy 65 były drony chińskie, to można odstawić w ogóle do jakiegoś absurdu, więc na półkę z absurdem, więc to jest absolutnie, to są rzeczy związane z technologią pozaziemską. I pamiętam, słuchajcie, taką historię, że ja pracowałem wtedy w Radiu Z, prowadziłem program, legendarny program Nautilus Radia Z. To już była sama końcówka tego programu, czyli to mógł być rok na przykład 2000, podejrzewam, bo to pamiętam, że wtedy jeszcze Łukasz Darek był, także panowie, jak mnie słuchacie, to pozdrawiam, oczywiście już nie będę was w tej chwili wymieniał, ale wtedy i pamiętam, że przyszedł mężczyzna, starszy mężczyzna do nas, do redakcji, który się tam przedstawił, zostawił do siebie telefon, ja go zapisałem w jednym z zeszytów redakcji, tak, ja zawsze miałem taki zwyczaj zapisywania spraw w zeszytach, także gdzieś ten telefon jest i myślę, że warto się do tego człowieka odezwać. On opowiedział taką historię związaną z obserwacją UFO, kiedy był na 30. piętrze Pałacu Kultury i on, proszę Państwa, to się działo, tak jak on opowiedział, w latach 60., tylko ja nie chcę w tej chwili Państwu powiedzieć, czy to był 65, czy 69, no jakoś tak w tym mniej więcej w tych czasach, kiedyś już była możliwość wjechania na ten ostatni taras Pałacu Kultury. On tam pojechał ze swoją dziewczyną, która stała się później jego żoną. Była to taka atrakcja, randka z atrakcją, tak to nazwijmy. I on mówi, no wie pan, miałem aparat, ale ja nawet nie zdążyłem, po prostu nie zdążyłem. Mówi, że to była dosłownie kilka sekund, podleciało, mówi, coś. To było, ja mówię, dobrze, ale podleciało, w sensie, on mówi, no proszę pana, no było to od nas w odległości około 30 metrów najwyżej.
i zawisło na chwilę i wystrzeliło w górę. To nie wisiało długo, to po prostu podle... Ja mówię, co to było? On mówi, no wie pan, jakby tak pan dwa talerze tak złączył ze sobą, no to wiadomo, tak, spodek taki latający. Szerokość, średnica jego też, wiecie, nie chcę w tej chwili tutaj z pamięci jakoś się pomylić, ale to też nie było takie duże, tak? 7 metrów, 10 metrów, jakaś taka wielkość. Mówi, że widział bardzo metal, że był bardzo jasny metal, śniący metal. Bardzo często te obiekty jakieś, jaką, mają taką technologię, która pozwala sprawiać, że ten metal, z którego są zrobione, wygląda jakby przed chwilą po prostu opuścił hutę. To jest, no nie wiem, to jest jakaś tam pole ochronne czy coś, no w każdym razie mówi, że bardzo lśnił się ten metal i to było takie, mówi, jak stal, jak, i to po prostu przez chwilę zawisło, on tylko mówi, że nawet nie zdążył, był to pod wrażeniem, ja mu wierzę, tak, bo to rzeczywiście to nie jest tak, że od razu się łapie aparat, tylko człowieka obezwładnia ten widok. Mówi, to wystrzeliło to, kiedy on już wziął aparat fotograficzny, to mówi, że tylko zrobił zdjęcia też swojej dziewczyny, która łapała się za głowę ze zdziwienia i pokazywała jeszcze to miejsce, gdzie zawisł ten obiekt. I myślę, że mimo wszystko warto się z nim skontaktować. Mam nadzieję, że ten pan, wiecie państwo, to już jest poważny problem teraz, tak, czy ci ludzie żyją, bo to ja z nim rozmawiałem, jakby nie patrzeć, ponad 20 lat temu, więc no, zawsze z tyłu głowy mam taki niepokój, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i osoba ta się okaże, że ma się dobrze i jest w dobrym zdrowiu, czego bardzo bym sobie życzył i oby tak było. Proszę państwa, ten spacer po Warszawie, oczywiście najłatwiej chodzić po takich miejscach, gdzie pojawiło się UFO, gdzie było obserwowane UFO, gdzie były zrobione jakieś zdjęcia czy filmy z UFO, to z tym akurat nie ma problemu. Nawet jedno z takich miejsc, ja mogę powiedzieć, bo widziałem UFO w Warszawie, tak, drodzy państwo, kilka razy, no ale to jest na przestrzeni kilkudziesięciu lat mojego życia, pamiętajcie, także, znaczy nie, widziałem w zasadzie dwa razy, rzeczywiście, że coś leciało, co absolutnie nie potrafię tego wyjaśnić. Zawsze jest oczywiście ryzyko balonu i tak dalej, ale w każdym razie było to bardzo dziwne, ale też mi się udało kilka razy coś nagrać i jedno z takich miejsc myślę, że można umieścić tutaj na tej całej trasie przemarszu tej grupy. W ogóle słyszałem, że jakieś to grupy są potężne, że nie wiem, 3000 osób i uczestniczy, bo to jakaś grupa facebookowa, coś, wiecie, ja nie znam szczegółów, ale wiem, że to jest bardzo popularne. Oni idą tam tym szlakiem tych miejsc i chcę ich zaprowadzić na jedno z takich miejsc. To jest plac na Rozdrożu w Warszawie, bardzo ważny plac, z którego ja zawsze po studiach studiowałem, to tam między innymi był mój punkt przesiadkowy na autobus, także ten plac codziennie przemierzałem w jedną i drugą stronę, bo tam schodziłem na dół, żeby przejechać trasę łazienkowską. Ci, którzy są w Warszawie, wiedzą, o co chodzi. I pamiętam, to był, drodzy państwo, 98 rok. Ja się spotkałem z moimi serdecznymi przyjaciółmi, którzy teraz są w Los Angeles. Maciek, Agnieszka, kłaniam się wam nisko i pozdrawiam was gorąco. Wtedy byliśmy wszyscy bardzo młodzi i pamiętam, że umówiliśmy się na tym placu na Rozdrożu wieczorem i pamiętam, że to było tak, że Agnieszka z Maćkiem przekonywali mnie, że chyba wisi UFO na niebie, a to był Mars. Moim zdaniem to był Mars ewidentnie. No, w każdym razie jeszcze wtedy też tak się, wiecie, nie orientowałem, jak to odróżniać, to dopiero z czasem nabrałem pewnej wiedzy, biegłości, wiele błędów popełniałem różnych, więc byłem sobie w stanie już potem, no prawie z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, to jest Wenus, to jest Mars. Nie ma to w tym nic dziwnego, czy to jest na przykład satelita, już nauczyłem się tego. Ale pamiętam, że miałem kamerę, to nie była cyfrowa kamera, to była taka zwykła kamera tam H8 na Sony, na te taśmy tam. I czy nawet jeszcze prostsza była już, no nie pamiętam, w każdym razie chyba tak, chyba jeszcze nawet nie H8, tylko zwykła ósemka, którą miałem na samym początku. I
postanowiłem nagrać ten punkt, czyli Mars, tak? To UFO, które by nam krzyczeli, że jest UFO, UFO. Ja to nagrałem i słuchajcie, widać przelot kuli, która przelatuje obok tego Marsa, tak? Po prostu idealna kula. Tutaj to nagranie, które ja wam teraz pokazuję, ono nie jest może, jakby wam powiedzieć, nie jest takiej dobrej jakości, jakiej powinno być, ale i trochę, bo tam musiałem to zgrać z internetu, coś, będę musiał chyba przed tym spacerem dotrzeć do lepszej jakości tego nagrania. Ono gdzieś jest tam, muszę tylko kasety przejrzeć, wiecie, to nie jest taka prosta sprawa, jak się ma tam 150 kaset, 8 czy H8, w tym formacie jeszcze tak malutkie takie kasety Sony. Ale w każdym razie gdzieś tam to jest nagrane, gdzie właśnie przylatuje ta kula. Z Warszawy takich punktów i pomysłów na punkty mam kilka, ale jeden z najciekawszych jest właśnie związany ze Złotymi Tarasami w Warszawie, o czym teraz. Ale zanim o Złotych Tarasach, muszę państwu powiedzieć o pewnym fenomenie. Dobrze? Dlatego, że on będzie miał związek z tym, co wydarzyło się w Złotych Tarasach. Ja nigdy tutaj na tym kanale o tym fenomenie nie mówiłem, a moim zdaniem jest to jeden z najciekawszych aspektów działania UFO na Ziemi. To są tak zwane tajemnicze otwory, czy też dziury w Ziemi, które takie obiekty, w co absolutnie wierzę, wykonują z jakiegoś powodu. I teraz, proszę państwa, ja tych otworów miałem okazję w życiu dokumentować, myślę, że kilkadziesiąt, ale bliżej chyba 30, tak mniej więcej. Sądzę, że takiej dokumentacji takich otworów mam. One wszystkie są bardzo podobne, potrafią być bardzo głębokie, mogą mieć nawet głębokość 100 metrów i więcej nawet. Są pionowo albo pod lekkim kątem wykonywane. Wszystkie mają takie same cechy, czyli mają wnętrze tych otworów, tych dziur, te tunele są takie spieczone, jakby, wiecie, tam była niesłychanie wysoka temperatura. Dodatkowo na obrzeżach tej dziury, przy wejściu otworu w ziemię, jest popiół, biały popiół, bo to tak wygląda, jakby to zostało zrobione tuż przed chwilą dosłownie. Także jakieś te teorie, że to są jakieś dawne odwierty, coś, to są po prostu takie brednie, słuchajcie, szkoda, nie warte w ogóle komentarza. I rzadko się to zdarzało, ale też mam takie przypadki, kiedy ludzie byli znaleźli taki otwór tuż po tym, jak on został wykonany. Dlaczego? Dlatego, że to też, też wam to opowiem, dobrze? Zostawmy to sobie na oddzielny odcinek. Jeden ze świadków po prostu został zrzucony z traktora siłą podmuchu, ponieważ ten obiekt, który wykonał to, on tego nie widział, tego obiektu na własne oczy, ale słyszał straszliwy huk, który się rozległ tuż przy jego traktorze. On pracował wtedy na polu i prawdopodobnie fala uderzeniowa powstała po przekroczeniu bariery dźwięku, czy nie wiem, czegoś przez ten obiekt, zrzuciła go dosłownie z tego traktora. On zaczął się rozglądać, chodzić na czworakach po ziemi, wtedy zauważył, że to coś zrobiło taką dziurę, idealną, super, świeżą taką bardzo dziurę, która prowadziła do małej komory na końcu. Dlaczego komory? Proszę państwa, bo próbowałem kilka razy w moim życiu odkopać takie dziury i też ze zdumieniem zauważyłem, że na samym dole jest właśnie taka komora, ale też wam o tym opowiem, jakie są moje podejrzenia, jakie są moje doświadczenia z tym związane. W każdym razie pokażę wam taki film, który został nakręcony w 2004 roku. To było w okolicach miejscowości Przegędza, w lasach obok Przegędzy. Pan Ryszard Gabiga odkrył w lesie jeden z takich otworów. Po prostu był na spacerze w lesie, czy na grzybach był nawet, i w pewnym momencie ku swojemu bezgranicznemu zdumieniu zauważył, że wokół nie ma żadnych śladów pracy jakichkolwiek narzędzi, nie ma żadnego piachu, bo wiecie, że jak z otworu się wyciąga ziemię, to powinno być jakiś ślad. Nic takiego nie było, a otwór był po prostu idealny i prowadził bardzo głęboko w ziemię.
I zobaczcie sobie, jak to wygląda. No, my pamiętam, bo oczywiście tutaj można opowiadać, jak spuszczaliśmy tę kamerę na takie lince, żeby zobaczyć, co jest na dole tego otworu, jak bardzo te ściany tego otworu były idealne, ale jedną rzecz wam tylko powiem, jedną rzecz, która wtedy pamiętam, że naprawdę zrobiła na mnie kolosalne wrażenie, to nie ja zauważyłem, zauważył to mój kolega, który nas zawołał i mówi: słuchajcie, musicie to zobaczyć. No i wszyscy podchodzimy, pytam co, a mówi: spójrz na gałęzie. A nad tym otworem była bardzo, drzewa to były bardzo blisko tego otworu, to też w ogóle pokazuje, że to nie sposób było wykopać, no bo to wiecie, to można na jakimś polu czy coś, ale nie wiem, pomiędzy drzewami. I te gałęzie były bardzo gęste i one tworzyły taką no powiedzmy szczelną kołderkę nad czy płaszczyznę taką nad tym otworem. Jak się spojrzało z dołu, to widać było tunel, który był przez te gałęzie, tak jakbyście jakimś, nie wiem, laserem czy czymś po prostu wypalili dziurę przez warstwę tych gałęzi i ta energia czy ten laser by zrobił ten sam otwór, bo to było dosłownie idealnie się pokrywało, także widać było, że ten otwór w gałęziach, ten tunel w gałęziach, wypalony w gałęziach, prowadził idealnie do tego otworu w ziemi. No, nieprawdopodobna historia. Ta w ogóle ta dziura w przegędzy była jedną chyba z najgłębszych, z jakimi ja się spotkałem. Tutaj wam powiem, że w Warszawie też był taki otwór i też spróbuję namówić, chociaż on był troszeczkę pod Warszawą, ale pamiętam dokładnie, gdzie on był. My żeśmy zresztą tą dziurę zakryli na tyle, że skutecznie, że być może nawet mimo upływu lat, bo to było, no nie wiem, z 10 lat temu, ale być może jeszcze ten otwór tam jest, bo ja pamiętam, jaki tam kamień żeśmy postawili, mam zdjęcia, więc będzie można tam dotrzeć do tego otworu. Zobaczymy, nie obiecuję, bo to rzeczywiście no, było tak dawno, ale myślę, że spróbuję odnaleźć dokumentację tej historii. W każdym razie, dlaczego wam opowiadam o dziurach w ziemi? Bo poświęcimy temu oddzielny program, bo tutaj trzeba też przedstawić relacje ludzi, którzy odkryli te otwory, też którzy widzieli obiekty UFO nad tymi otworami, czy nad miejscem, gdzie potem znaleźli ten otwór. Też mamy takie relacje, także to moim zdaniem jednoznacznie od samego początku było wiązane ze zjawiskiem UFO, ale tutaj przechodzimy do tej niesamowitej historii ze złotymi tarasami. Ja, jak wiecie, znam Krzysztofa Jackowskiego, jasnowidza, i zawsze uważałem, że talent Krzyśka, tak potężny, niezwykły, powinien być wykorzystywany nie tylko do znajdywania zwłok, czy tam jakichś zaginionych ludzi, czy zwierząt, bo to są bardzo ważne rzeczy oczywiście, ale warto, zawsze wiedziałem, że warto jest jego zapytać o sprawy związane chociażby z UFO. Ciężko jest, bo on zawsze woli jednak taką prostą rzecz, czyli na przykład znaleźć topielca, tak? To jest konkret, który dla niego zawsze wiąże się z tym, że jest łatwiej, że jest, nie wiem, tam potem dostaje z komendy policji jakieś tam podziękowanie, które może sobie tam przechowywać, pokazywać i tak dalej. Tutaj z UFO tak nie jest, ale ja nie zapomnę, jak właśnie w Złotych Tarasach umówiliśmy się, to było 23 maja 2007 roku, to było już po 22 wieczorem, bo on nie miał czasu w ciągu dnia. Ja wtedy chciałem prosić go o wizję dotyczącą zdjęć ze Zdanów. Zdany, 2006 rok, 8 stycznia, dwójka policjantów jedzie do agencji towarzyskiej, zostają zatrzymani przez obiekt, samochód staje dęba, za nimi staje drugi samochód na rosyjskich numerach z jakimiś robotnikami, tylko oni nie byli pewni, czy to Ukraińcy, czy to Rosjanie, czy to Białorusini, wiadomo, że na wschodnich numerach. No i jeden z nich wychodzi, ma aparat i zaczyna robić zdjęcia i robi fenomenalne zdjęcia, które do tej pory są
jednymi z najlepszych zdjęć UFO na świecie wykonanymi kiedykolwiek. Ja te zdjęcia mu kładę przed nim, przed Jackowskim, z tym, że kładę mu w ten sposób, że on nie wie, co jest na tych zdjęciach. Nie wie, wiecie państwo, czy tam jest, nie wiem, osoba, której szukamy, czy pies sąsiadów, który tam uciekł i trzeba go znaleźć, czy coś. Także on kładzie rękę na tych zdjęciach i zaczyna mówić niesamowite rzeczy. I ja państwu powiem, że ja uważam ten materiał za jeden z najciekawszych, jakie kiedykolwiek mi się udało nagrać, jeżeli chodzi o zjawiska niewyjaśnione. I ta wizja Krzyśka i te słowa, które on mówi, i kiedy nagle zaczyna mówić o tych otworach w ziemi, no proszę państwa, to jest naprawdę czyste i prawdziwe archiwum X, przy którym ten hollywoodzki serial nawet nie ma co się w ogóle tutaj mierzyć, bo to są rzeczy prawdziwe i to się wydarzyło naprawdę. Tego nikt nie, żaden John Carter tego nie wymyślał, bo scenarzysta tego znakomitego serialu zresztą, trzeba przyznać. A tutaj to się wydarzyło naprawdę. Także zobaczcie sobie tą historyczną, naprawdę historyczną, historyczny materiał zarejestrowany przeze mnie, przypomnę, 23 maja 2007 roku po 22 w warszawskich Złotych Tarasach. Koniec. Pierwsze twoje odczucie z tym. Daj mi jedno zdjęcie. Ale wyjmij to swoich. Nie możesz? Słucham? Mogę. To wybiorę takie, wiesz co, jakieś... Wybiorę takie... Na przykład to. Śruba. Przyziemne rzeczy. Spójrz na obraz odwrotnie. Chodzi o formę, nie wiem. Spójrz na obraz odwrotnie. A co to jest? Kurwa. Za chwilę ci coś powiem, ale zobacz sobie wszystko. Ty, no to jest coś innego. No, zdjęcia są przekonujące jak skurwysyn. Spójrz na to odwrotnie. Co to może znaczyć? Stoi w miejscu. Tu stoi w miejscu. Widzę, to nazywa śrubą, nie wiem czemu. Dlaczego to przydatne? Po co? Tam są jamki. To kurwa coś, śruba. Wiesz co to jest? To z czegoś innego przylatuje. Tak. Słuchaj mnie uważaj. Dochodzi, robisz śrubę, dziurę, wywierci ci dziurę, że piasku nie widzisz. Zrobi ci jedną dziurę i ucieka. Równe dziury. Słuchaj, będą się pojawiać dziury w ziemi. Po co? Te dziury będą mogły mieć do 5 metrów głębokości. 2, 5 metrów. Chodzi o byliny. Rośliny. Od początku rośnie. Czekaj, nic nie przeszkadzaj. Nic nie przeszkadzaj, za chwilę ci coś powiem. Żeby zrobić kreski. To robi dziury, to jest świder, to jest wiertło. Pokaż, weź jeszcze raz, przyłóż ręką do tego. To jest świder. Zobacz, uważaj, spójrz. To idzie sobie do ziemi, w kierunku ziemi. I momentalnie zrobi jak świder. A to robi błyskawicznie. I prawie, że ziemi nie widzisz. Ta ziemia, która nikt nie widzisz jej. Jest dziura. Teraz tak, to co tutaj jest.
czy to... Nie chcę ci mówić za dużo. Jamki, to się nazywa jamki. To są jamki? Cicho! Kurwa. Są byliny. Ja mówię głupoty. Mów. Nie robię. Ty gdzieś puścisz, a ja znajduję trupy, ja prawdziwie wizję robię. Spokojnie, mów. To wkłada bylinę, która musi być na takiej głębokości, której się nie popsuje. I nie chodzi w tej bylinie o to, żeby ona rosła, tylko żeby trwała. Ale ona niczemu nie służy. Ty! Zachowanie... Bzdury już gadam. Zachowanie genetyki. Bylina. Kurwa, patrz, to jest przygotowanie na coś. Chowane są rzeczy, byliny. Bo coś zniknie, tego nie będzie. Coś się może stać na wszelki wypadek. Jakbyś dotarł tutaj. Te jamki są do kilku metrów głębokie. W tych jamkach są byliny. Ale tych bylin nie znajdziesz. Kurwa! Powiedzmy, to się nazywa potasowce. Bo to jest tak prawdziwie roślin... Bylina wodna, potasowiec. I tylko na takiej głębokości może być. Czy to, spójrz jeszcze raz, czy to wylatuje z czegoś większego, Krzysiek? Tak. Nigdy nie leci w dół. Leci bardzo daleko w bok, bardzo wysoko, dopiero w dół. I z powrotem później idzie i bardzo wysoko, daleko odlatuje i dochodzi do czegoś. Czy tam w środku ktoś był? Nie. Absolutnie. Automat? To jest śruba. Śruba. To robi dziury. Błyskawiczne. I nie ma ziemi. I ta śruba ci się pojawiła przy tych zdjęciach. No. Mój drogi. Śruba. No. To słowo ci się pojawiło przy tych zdjęciach, Krzysiu. No. A więc toś robi śrubę. Przez to byś znajdował w ziemi, będzie się znajdowały dziwne otwory, okrągłe otwory, głębokie, bez sensu, bez celu. Zobaczysz, że dojdą cię takie historie, rozumiesz? Krzysiek, my tych otworów mamy w tej chwili w Polsce kilka. My żeśmy już do nich dotarli. Po cholerę oni to robią. Jakich otworów macie? No Krzysiek, już my się zajmujemy otworami w ziemi, które znajdujemy w całej Polsce, dziwne otwory, dokładnie takie jak ty opisujesz, człowieku. Co ty mówisz? Jeszcze raz ci powtarzam. Od kilku lat w Polsce powstają otwory, dokładnie takie jak opisałeś. To jest coś w ziemi jak geny, to trzeba zbadać. Tak wiesz, w rękę to będzie ziemia. Czy to jest groźne? To jest na przechowanie. To jest przechowanie. Na przetrwanie. Jeszcze raz, posłuchaj. To, co widzisz tutaj... Słuchaj, Darek, przepraszam, powiedz, że dosłownie chwilkę, to jest bardzo ważne. Krzysiu, weź tu jeszcze, połóż raz ręką. Raz jeden na tym połóż rękę. Ostatni raz. Kiedy my mówiliśmy wcześniej. Bo to jest nieprawdopodobne, co mówisz. Zaraz, moment. Moment. Śruba. Mhm. Powiedziałeś śruba, to jest śruba. To wyleciało z czegoś większego. Słuchaj, jest coś dużego. Daleko, wysoko. To wylatuje. I to leci na takiej wysokości, ale leci cienko w dół, bardzo daleko. To potrafi lecieć wiele mil, aż zejdzie na dół. I jeszcze ci powiem jedno. Tam, gdzie to wywierci dziurę, to zawartość w ziemi musi być dużo potasu.
Potas jest bardzo ważny do tego. A jest w ziemi potas? To tam, gdzie jest potas, tam się robi tą dziurę. Tam, gdzie jest mało potasu, to wyczuwa potas. Jak wyczuje potas, to w potasie. Żeby w ziemi była odpowiednia zawartość potasu. Tak. Kto za tym stoi? Miliony. Mówię to, co czuję. Wiecie Państwo, że ten materiał to jest to, co my pokazaliśmy oficjalnie. Tam rzeczywiście była część, której ja się nie zdecydowałem pokazać z tej wizji, dlatego że powodów było kilka. I w zasadzie te powody do dzisiaj są aktualne. To znaczy on powiedział mi coś takiego. To mogę wam dzisiaj tutaj chyba to po raz pierwszy ujawnić, że to coś, co jest w tych tej dziurze, pozostawione przez taki obiekt pozaziemski, to coś, tą bylinę, jak on to określił, można uaktywnić, ale trzeba zastosować bardzo groźny środek chemiczny. Wymienił ten środek chemiczny i niebezpieczny bardzo. I my nawet pamiętam, że w świętej pamięci Tadek Piątek z naszej fundacji zdobył taki środek i my żeśmy jego po prostu, jak mieliśmy okazję zbadać kolejny otwór, my użyliśmy go do tego, żeby zobaczyć, czy będzie jakaś reakcja. Od razu wam mówię, że to było w pełni ekologiczne, tam nic nie zostało wlane czy coś, nie, tam trzeba było tylko to zbliżyć, tak jak on powiedział. Nie wydarzyło się nic. Mieliśmy ustawioną tam chyba kamerę, żeby coś sprawdzić, czy coś się stanie. Nic się nie wydarzyło takiego, dlatego ja ten akurat fragment tej wizji utajniłem i w zasadzie nawet tak sobie pomyślałem, że może będzie dobrze jeszcze raz obejrzeć źródłowy ten materiał, czyli nie przed montowaniem, tylko właśnie z tą częścią, której nie wyemitowałem wtedy w 2007 roku. No w każdym razie taka teoria, że to, co zostało sfotografowane w Zdanach, może mieć związek z dziurami, z tymi otworami w ziemi, jest to bardzo, bardzo ciekawa teoria. I ja pamiętam jeszcze o jednej rzeczy, tutaj też z Jackowskim zwróćcie uwagę, on w pewnym momencie powiedział, tylko nie pamiętam, czy już było to w tym materiale, czy nie, ale wiem, że ja z nim kiedyś o tym rozmawiałem, że on cały czas twierdził, że tam właśnie w Zdanach trzeba szukać otworu. Gdzieś jest otwór. I wiecie, bardzo możliwe, że takie otwory są, tylko my się dowiadujemy o małej cząstce, małej kilku dosłownie, prawda, że ta większość tych najciekawszych rzeczy nie jest w ogóle do nas zgłaszana, bo raz, że ludzie, nie ma gwarancji, że wszyscy znajdą na polu taki otwór, bo on dosyć szybko, takie otwory się utrzymują dosłownie kilka dni, proszę Państwa. To nie jest tak, że to są jakieś odwierty z dawnych ekip geologicznych, bo już po kilku dniach tam się gromadzi woda, on się zasypuje, także to jest dosłownie, trzeba mieć ogromne szczęście, żeby taki otwór znaleźć. W każdym razie powiem Wam, że my w Zdanach, nawet jeszcze przed tą wizją Jackowskiego, my żeśmy szukali czegoś. Ja tak miałem takie przeczucie, że trzeba też patrzeć na ziemi, czy tam nie ma jakichś tego typu rzeczy, jak właśnie takie dziwne otwory w ziemi. No, fascynujące są te rzeczy, proszę Państwa, związane z UFO. One są wszystko takie jak elementy układanki, które idealnie pasują do siebie i trzeba tylko wiedzieć, jak je ułożyć. Nagle powstaje taki naprawdę fascynujący obraz tego, co się dzieje na Ziemi, co jest ukryte przed naszymi oczami i z czego ludzie sobie kompletnie nie zdają sprawy, tak? Więc to tym bardziej te rzeczy są fascynujące i ciekawe. Drodzy Państwo, dzisiaj nagrałem bardzo niezwykłą rozmowę w sprawie reinkarnacji,
którą chyba jutro spróbuję, tak, jutro, czyli w piątek, 12 kwietnia, spróbuję ją Państwu pokazać w ramach tego tutaj cyklu rozmów na krawędzi Wszechświata. To jest rozmowa dotycząca reinkarnacji, tylko wiecie Państwo, to jest rozmowa dotycząca tego, że osoba, która zadzwoniła do mnie, twierdzi, że miała wcielenie zwierzęce. I ja Państwu powiem tak, ten człowiek pamięta, kim był i dlaczego był tym zwierzęciem. To było bardzo krótkie wcielenie zwierzęce. Bardzo rzadko spotykana sytuacja. Ja dosłownie na palcach jednej ręki mogę policzyć tego typu relacje, które mam w moim archiwum, także tym bardziej jest to cenna relacja. Nigdy Państwo nie będziecie wiedzieli i ja też nie będę wiedział, czy to się zdarzyło naprawdę, czy to jest rzeczywiście prawdziwa relacja, bo po prostu tego się nie da w żaden sposób zweryfikować, ale powiem Wam, że pewne elementy i takie przesłanie, które ten autor tej relacji na koniec skierował do ludzi, którzy traktują źle z naszych młodszych braci, czyli zwierzęta, traktują je po prostu tak, jak bardzo często niestety jest to przyjęte w naszym kraju, że to są jakieś po prostu ożywione przedmioty, tak? To nie ma tam żadnej duszy, to tam można zabijać, można tam zjadać, można to wyprawiać tam skóry, to po prostu nikt się tym nie ma, tylko pieniądze ma to przynosić i to najważniejsza rzecz dla gospodarki. Drodzy Państwo, tak nie jest. To są naprawdę istoty, które czują, które przeżywają, które czują ból, które potrafią tęsknić, potrafią wszystkie te rzeczy, które my znamy, na taki swój zwierzęcy sposób także przeżywać i sposób ich traktowania przez ludzi jest wielkim problemem dla całej Ziemi, drodzy Państwo. Dopóki my nie uregulujemy tej kwestii traktowania zwierząt w taki sposób, jaki im się on należy, my nie zrobimy kroku do przodu. I to, uwierzcie mi, że jest jedno z najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi nasza cywilizacja. Koniec, kropka. To będzie jutro. Mocny materiał. Ja w zasadzie, jak go dzisiaj nagrywałem, jak słuchałem tego człowieka, to też tak sobie zastanawiałem, czy jak to będzie przyjęte, tak? Ponieważ ludzie, którzy nawet są gotowi dopuścić, że jest reinkarnacja, czyli że się wcielają w jakieś, to w momencie, kiedy tylko pojawia się element zwierzęcy, czują ogromny opór. Ja się nie dziwię, nie mam tutaj pretensji, natomiast myślę, że temat jest bardzo trudny i wart poruszenia, stąd też postaram się jutro zaprezentować Państwu tę rozmowę. No i to tyle, drodzy Państwo, cóż więcej. Bardzo dziękuję też za wszystkie pomysły dotyczące naszej wyprawy na High Brazil. Też są wszystkie spisywane, analizowane, rozpatrywane i nic nie będzie zapomniane. Wszystko jest ważne, także bardzo Wam pięknie za to dziękuję i mam nadzieję, że będziecie dalej oglądać ten mój kanał. Ja myślę sobie, że też będzie szansa na to, że ten telefon będzie naprawiony, no będzie zrobione pewne obejście, bo nie wolno podobno nagrywać takich rozmów. Google sobie zażyczył, w tej chwili zakazał takich nagrań, no ale jest możliwość, że nam się to uda, także jest szansa, że tych rozmów będzie się ukazywało trochę więcej na tym kanale moim. Niech moc będzie z Wami, uważajcie na siebie, do zobaczenia już jutro, czyli w piątek.